Tematyka. Widać na tablicy wzory trudny. Młodzi ludzie się często bardzo boją tej matematyki. Co ja mogę poradzić przed sesją Wam, co należałoby zrobić? Oczywiście to, co wszyscy, uczyć się matematyki, ale też pamiętać o tym, że jest ważny sposób zdawania tej matematyki. Potrenujcie zdawanie egzaminu. Bardzo często bywa tak, że jak się zacznie od niewłaściwego zadania, to wtedy wszystko się sypie. Egzamin musicie nauczyć się zdawać. Wiedza to jest jeden element, drugi sposób zdawania tej matematyki. Myślę, że jeśli potrenujecie trochę taktykę zdawania egzaminu, nie powinno być żadnego problemu, pod warunkiem, że się nauczycie tej matematyki. Egzamin jest koniecznością. Jeśli później zaczniecie normalnie żyć, egzamin taki jest codziennością. W związku z tym nie ma czego się bać. Po to jesteście na studiach, żeby nauczyć się zdawać tych egzaminów. I życzę Wam sukcesów. Trzymam za Was. Nie ma łatwej recepty na udaną sesję, ale myślę, że można ją sprowadzić do trzech haseł. Siła spokoju, potęga optymizmu, poczucie humoru. Siła spokoju, bo wówczas nasz stres jest znacznie mniejszy. Potęga optymizmu, bo łatwiej mam dystans do świata, łatwiej sobie radzimy z porażkami. Potęga optymizmu, bo nasze pozytywne myślenie sprawia, że mamy więcej siły, żeby pokonywać to, co przed nami. A, i zapomniałabym o czwartym elemencie, myślę, że odrobina wiedzy przyda się w takiej sytuacji egzaminacyjnej. Życzę Państwu powodzenia. Chciałbym wszystkim studentom życzyć powodzenia w tej sesji i udzielić im paru rad starszego kolegi. Po pierwsze, nigdy nie odpuszczajcie żadnego terminu egzaminu. Po drugie, pamiętajcie o tym, że egzaminator nie jest waszym wrogiem, bo jemu, tak jak i wam, zależy na tym, żeby jego praca okazała się efektywna. Po trzecie, nigdy na egzaminie nie myślcie o tym, czego nie wiecie. Myślcie o tym, co wiecie i wtedy pewno dostaniecie pytania z tego zakresu, który właśnie najlepiej opanowaliście. Życzę wszystkim złamania karku. Sesja egzaminacyjna to okres szczególny w życiu społeczności akademickiej. Jest to też okres trudny i to nie tylko dla studentów, ale wydaje mi się, że dla nas, egzaminatorów, gdzie musimy niejednokrotnie w ciągu tych kilkunastu minut sprawiedliwie ocenić posiadaną wiedzę. No cóż, pozostaje mi życzyć wszystkiego dobrego i pomyślności w trakcie nadchodzącej sesji. Dziękuję. Wreszcie nadszedł ten upragniony czas, że możecie Państwo przystąpić do egzaminu w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej. Życzę oczywiście połamania piór. Wiem, że sprzyja Wam atmosfera, piękna zima, piękne słońce, wspaniałe warunki, żeby można było manifestować na rynku głównym, ale prośba jest do kolegów i koleżanek, którzy przychodzą na manifestację z napisem akta, żeby na czas egzaminów ustnych zdjęli te naklejki, a potem mogą je z powrotem założyć na egzamin pisemny z innego przedmiotu. Drodzy studenci, życzę sukcesów w sesji. Sesja jest bardzo trudnym momentem, jest najtrudniejszym momentem i w tym czasie trzeba być w pełnej dyspozycji. Warto mobilizować wszystkie swoje możliwości, ale też należy pamiętać o relaksie, o odpoczynku. Gdy jesteśmy zrelaksowani, gdy jesteśmy wypoczęci, pracujemy najlepiej. Życzę Państwu sukcesu i zadowolenia z wyników, bo sesja jest podsumowaniem całego semestru. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić przed Wami dla Was w trudnym okresie, w czasie, kiedy macie zdawać egzaminy, zdobywać wiedzę. Życzę Wam, aby ten okres zbliżających się egzaminów był dla Was owocny, abyście zdali wszyscy egzaminy, abyście się pojawili na następnym semestrze. Ja głęboko wierzę w to, że mamy wspaniałych studentów i sobie poradzą. Myślę, że studenci roku pierwszego mają trochę trudniej, ponieważ jeszcze ciągle nie są przyzwyczajeni do takiego stresu, ale myślę, że studenci wyższych lat po prostu już po wielu egzaminach, które zdali, myślę, że mają już troszeczkę mniej tego stresu. Życzę Wam tego, abyście po prostu spokojnie zdali egzaminy
pojawili się w następnym roku, w następnym semestrze i życzę Wam, abyście nadal byli wspaniałymi studentami Akademii Górniczej.